Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że nasze ostatnie odcinki przyjęły się z tak wielkim entuzjazmem. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, postanowiliśmy w tym odcinku przeanalizować silnik 1.3 TCE H5H. Zapraszam do oglądania. W 2018 roku silnik 1.2 TCE Energy H5F został zastąpiony przez wspólny projekt Renault, Nissan, Mitsubishi i Mercedesa pod nazwą 1.3 TCE H5H o pojemności 1332 cm3. Nowy motor w pierwszej kolejności trafił do modeli Scenic i Grand Scenic. W tym samym roku pojawił się w innych modelach Renault, m.in. w Renault Kadjar, produkowanym od 2018 roku. Natomiast w gamie Mercedesa 1.3 TCE M282 zastąpił silnik M260 w klasie A, B, GLA, GLB i GLC. W porównaniu z Energy TCE 130, nowy Energy TCE 140 zapewnia dodatkowe 35 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który jest dostępny w szerszym zakresie obrotów od 1500 do 3500 obrotów na minutę. Prace nad silnikiem trwały 4 lata. Jest produkowany w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także w Chinach. Silnik 1.3 TCE w gamie Renault dostępny jest w kilku wersjach mocy we wszystkich modelach: 115, 130, 140 i 160-konnej z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną EDC lub 6-biegową skrzynią manualną. Silnik jest również dostępny jako miękka hybryda MHU, generująca łącznie 158 koni mechanicznych oraz 270 Nm zestrojona ze skrzynią CVT, m.in. w Renault Austral. W Daci Duster z kolei mamy do wyboru 130 i 150 koni mechanicznych, zestrojone z manualną 6-biegową skrzynią biegów lub automatyczną skrzynią 6-biegową EDC. Silnik znalazł zastosowanie również w Renault Captur 2, Megane 4 i Renault Arkana. Nissan oferuje z tym silnikiem Qashqai'a oraz X-Traila. Pewnie zadacie Państwo pytanie, jak uzyskano 160 koni mechanicznych z tak małej pojemności? No cóż, to dzięki zastosowaniu rozwiązań zmniejszających tarcie, optymalizujących spalanie oraz poprawiających wydajność chłodzenia. Zmniejszenie tarcia w cylindrach osiągnięto dzięki innowacyjnej technologii Mirror Bore Coating stosowanej w Nissanie GT-R, a stworzonej z wykorzystaniem wiedzy technologicznej z Formuły 1. Obecnie w wielu silnikach do budowy bloku cylindrów wykorzystuje się lekkie materiały aluminiowe. Aluminium nie jest w stanie wytrzymać powstającego tarcia i ciepła. Technologia powlekania lustrzanego otworu cylindra polega na natryskiwaniu żeliwa na powierzchnię cylindra i tworzeniu warstwy powłoki na wewnętrznych ściankach. Lustrzane wykończenie pomaga zmniejszyć opór powstający podczas pracy tłoka. Głównym celem tej technologii jest zmniejszenie oporu, choć są też inne zalety. Po pierwsze, poprzez usunięcie tulei cylindrowej uzyskano lżejszy silnik. Co więcej, powłoka otworu jest wyjątkowo cienka, co zapewnia lepsze przewodzenie ciepła. Skutkuje to lepszą wydajnością chłodzenia i mniejszą liczbą stuków w silniku, a także poprawia wydajność silnika jako całości. Zmniejszenie tarcia osiągnięto również dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań: łańcuch rozrządu o niskim tarciu, zastosowanie wałków rozrządu jako rolek popychaczy hydraulicznych, użycie nowego oleju ELF 5W30 i 0W20 RN17. Ponadto 1.3 TCE wyposażono w trysk bezpośredni Common Rail, generujący ciśnienie 250 barów, przez co silnik ten ma charakterystykę pracy jak diesel. System Common Rail charakteryzuje się wspólną szyną wtryskową i wtryskiwaczami sześciootworowymi. Silnik wyposażono w dwa czujniki spalania stukowego oraz turbosprężarkę o stałej geometrii z elektronicznym sterowaniem w celu poprawy pracy. Ponadto zastosowano nowy czujnik ciśnienia turbo do ładowania, który poprawia precyzję układu wtryskowego. Silnik wyposażono również w podwójny system zmiennych faz rozrządu ze sterowaniem elektromagnetycznym, który konfiguruje system szybciej i precyzyjniej. Efektywność cieplną uzyskano dzięki nadaniu głowicy cylindra trójkątnego kształtu delty, a kolektor wydechowy zintegrowano z głowicą cylindrów. Turbosprężarka i kolektor wydechowy tworzą jeden element. Efektywność cieplna została poprawiona również dzięki cienkim ściankom cylindra oraz zastosowaniu elektrycznego termostatu i ogrzewania. Chłodzenie turbiny wspiera pompa elektryczna. Silnik wyposażono także w filtr GPF z automatyczną regeneracją oraz system kontrolujący zawory dolotowe i wydechowe. Teoretycznie zużycie paliwa poza miastem powinno wynosić w cyklu mieszanym około 5-6 litrów na 100 km. Aktualnie w naszej Daci Duster w cyklu mieszanym spalanie plasuje się na poziomie 5,7 litrów na 100 km.
przypadku Mercedesa klasy A z silnikiem 163 konie spalanie wyniesie średnio około 6 do 7 litrów, zaś w przypadku dużego GLB na zegarach pojawi się spalanie w okolicach 10 litrów. Łańcuch rozrządu jest dożywotni i powinien starczyć na cały cykl życia silnika, który wynosi 300 tysięcy km. Mechanicy radzą kontrolować regularnie stan łańcucha i napinacza co przegląd po przebyciu 150 tysięcy km. Interwały wymiany oleju co 30 tysięcy km należy skrócić o połowę. Warte odnotowania jest brak informacji i odniesień o wadach konstrukcyjnych lub większych usterkach tego silnika. Zdarzały się pojedyncze przypadki następujących awarii: poluzowanie się mocowania silnika, niedokręcone przewody doprowadzające paliwo do silnika, pęknięty blok silnika czy uszkodzony katalizator. Jednostka 1.3 TCE nie lubi eksploatacji miejskiej i jazdy na niedogrzanym silniku. Odnotowano wiele przypadków przedostawania się benzyny do oleju. Jest to zjawisko naturalne i wynika ze złej eksploatacji charakteryzującej się regularną jazdą na niedogrzanym silniku, brakiem jazdy na dłuższych odcinkach i z wyższą prędkością obrotową silnika, czy nieprawidłowego przeprowadzania procedury wypalania GPF. Spalanie oleju zmieszanego z benzyną jest niebezpieczne dla katalizatora, a ponadto pogarsza smarowanie silnika. Podsumowując, wszystkie powyższe usterki wynikały z nieprawidłowej eksploatacji. Pozostałe porady eksploatacyjne. Zasadniczo nowoczesny silnik wysilony jest przystosowany do zasilania zarówno benzyną 9.5, jak i 9.8. Należy jednak stosować benzynę 9.8 w celu uniknięcia wystąpienia spalania stukowego. Warto rozważyć także stosowanie środków czyszczących komorę spalania. Ponadto benzyna 9.8 ma lepsze właściwości myjące od zwykłej 9.5 i pomaga pozbyć się nagaru, który odkłada się w silnikach wysilonych ze względu na ich konstrukcję. Nagar to osad pojawiający się w wyniku zmieszania mieszanki paliwowej z olejem. Paliwo miesza się z olejem na skutek sposobu konstrukcji pierścieni tłokowych w nowych silnikach. W jednostkach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem nagar odkłada się również na skutek sposobu dystrybucji paliwa do silnika. Benzyna nie obmywa zaworu, lecz trafia bezpośrednio do komory. Kolejnym powodem mieszania się paliwa z olejem jest niska prędkość obrotowa, niska temperatura pracy i jazda na niedogrzanym silniku. Dotyczy to wszystkich nowych silników, które mają wysoki moment obrotowy osiągany przy niskiej wartości obrotów. Silniki długo się rozgrzewają, natomiast niskie obroty nie pozwalają na naturalne pozbywanie się nagaru. Z tego względu porady eksploatacyjne zakładają jeżdżenie samochodem na trasach i sporadyczne korzystanie z wyższych partii obrotów. Odkładanie się nagaru wynika także ze stosowania procedury Long Life i utraty właściwości przez stary olej, co następuje po około 10 do 15 tysiącach przejechanych kilometrów, niezależnie od marki, składu i właściwości oleju. Ponadto wynika także z braku aktualizowania oprogramowania. Bardzo ważne jest wyposażenie silnika 1.3 w najbardziej aktualne oprogramowanie. Należy stwierdzić, że to jeden z najlepszych obecnie dostępnych silników na rynku. To wszystko na dzisiaj, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Podawajcie propozycje w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, a my to przygotujemy. Widzimy się wkrótce. Cześć!